Szanowni zebrani, serdecznie i gorąco witam w imieniu organizatorów Rady Wojewódzkiej Zarządzającej Sportowej w Kaliszu, Rady Miejsko-Gminnej GNRZS Krotoszyn, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Gminy, Wydziału Spraw Wewnętrznych, Ludowego Zespołu Sportowego Soków Kobiernie i samorządu wsi mieszkańców Kobierna. Pozwólcie, że w waszym imieniu serdecznie i gorąco powitam przybyłych osiemy tutaj naszych szanownych gości. Witam również wszystkich sponsorów naszej dzisiejszej imprezy, a mianowicie sklep spożywczo-przemysłowy Romana Kolibabkę, Józefa Właśniaka, wytwórnia wód gazowanych w Krotoszynie, drukarnię Skorpion w Krotoszynie, małą gastronomię w Kobiernie Stanisława Pieszałę. Dzięki. I już mamy pierwszych zwycięzców. Nie, czasu nie zapisujemy. Gdzieś tam pierwsze trzy, jednakowo już, pięć nawet. Taki wolny, pisz przez Polacy. Prosiłbym o zebranie się tutaj gdzieś bliżej tego tarasu celem odebrania bonów na konsumpcję. Tu kolega wszystkim wyda, przedszkolakom i klasy pierwsze, drugie, te, które ukończyły już biegi. Ponieważ nie ma innej możliwości uchwycenia tego wszystkiego. Bardzo proszę, każdy zawodnik, jeden za drugim. Jeden za drugim, bardzo proszę. Sędziów proszę o dopilnowanie tam, maksymalnie żeby to porządnie było. Adam kolejno, przesunąć się może do przodu, jeszcze do przodu, żeby wszyscy tam... Jeszcze do przodu się przesuwamy, przesuwamy się, ponieważ zawodników jest bardzo dużo. Przypominam, że oceniamy kategorię chłopców, kategorię dziewcząt. Jedna i druga kategoria to są oceniane. W rządeczku, zawodniku bardzo proszę, w rządeczku, jeden za drugi.
sama nazwa wskazuje, bieg masowy, także nie tylko zwycięstwo jest ważne. Przypominam zawodniczkom i zawodnikom klas 7 i 8, którzy będą biegli na dystansie 3000 metrów, a przygotowali się do biegu. Duże brawa dla wszystkich zawodników. I kolejny. Witamy w... Proszę koleżanek, proszę kolegów, proszę państwa, tym akcentem dobiegliśmy do końca biegów w wszystkich kategoriach wiekowych.
Teraz prosiłbym o naprawdę 10 minut cierpliwości celem przygotowania dyplomów i nagród tutaj do wręczenia. Bardzo proszę, nie rozchodzić się. Miejcie Państwo jeszcze trochę tego hardu ducha i poczekajcie te 10 minut, aż my po prostu przygotujemy dyplomy i nagrody celem uhonorowania. Chciałbym powiedzieć, że koleżanka startowała jako jedyna
szkołach ponadpodstawowych. W szkołach ponadpodstawowych kategorii chłopców, klasa pierwsza i druga. Jako pierwszy Mariusz Urejniczak. Trzecie miejsce Zespół Szkół Rolniczych w Koźminie. Również przedstawiciela.